Pójdziemy do Brytanii, mają tam świeżutkich Rzymian. Wiesz, taka mała bitwa o Anglię. Welcome was w Londynie. Gadają, że laski z Brytanii niewyględne, ale ta mi się podoba. Faktycznie niczego, w tej czarnej sukni jej do twarzy. W Asterixie dostałam rolę pani McIntosh, to jest guwernantka panny Ophelii. Mojej kompanii to... Galowie, no problem to rozpoznać. Po akcencie. Po zapachu spod pachu. Spotyka ją taka poniekąd historia miłosna, tę moją bohaterkę. Najpierw widzimy taką bardzo zasznurowaną panią, całą w takim gorsecie z dobrych manier, ale pod spodem jest wulkan. Kałataństwo, hołota, motłoch! Tak jest! Gbuł i tłok gbuła na żłobie bułakiem pogania! Proszę wybaczyć, wypsnęło mi się. Ja mam chyba słabość do dużych mężczyzn. Nie wiem, czy aż tak dużych. No nie, ale lubię mieć taką opokę i w ogóle coś do złapania. Chyba mnie unika. Chcesz wyrwać tę czarną wdowę? Daj jej prezent, to zawsze działa. Jest kilka takich momentów, kiedy ona puszcza się, kiedy ona po prostu wysupłuje się z tych kajdanków dobrego wychowania, ze dwa razy traci panowanie nad sobą. Naprawdę. Aby upamiętnić to wszystko, co razem przeszliśmy w ostatnich dniach, zapomnę na chwilę o zasadach dobrego wychowania i ten jeden, jedyny raz uścisnę pańską dłoń. Cześć, nazywam się Kasia Kwiatkowska i zapraszam wszystkich bardzo serdecznie na kolejne przygody Asterixa i Obelixa w służbie jej królewskiej mości. Warto.